Niemiec zbudował. Polak wypracował. Francuz zrujnował. Jest na sprzedaż majątek z wszelkimi wygodami w Grossmasow. W 1905 roku dr Robert Zinner przybył do Maszewa, zobaczył i kupił Maszewo, Łebunia i Cewice. I pan Zinner postanawia wykupić te trzy majątki, sprowadzić ludzi, rozbudować. Zinner umiera w 1932 roku. Ma ponad 80 lat. Wytwórnię tutaj maszewską, w ogóle cały majątek, przejmuje jego syn Rudolf, który ciągnie dalej tą działalność po ojcu. Asortyment się nie zmienia. 1939 rok, wybuch II wojny światowej. Cała produkcja idzie na front. Do Maszewa ściągani są pracownicy przymusowi z Łapanek. Pracowało tu w latach 42-44 70 osób. Mogli wyjeżdżać na weekendy tutaj do okolicznych wiosek, to na części Okalice, Zakrzewo, Osowo, troszeczkę dalej Osowo, bo niemieckie jeszcze. Ale musieli wracać w poniedziałek do pracy. Jeżeli nie wstawił się, traktowano jako dezercja w wojsku. Szukamy, gestapo szukało, wywoziło do Stutthofu, bo taka była prawda. Pierwszy raz widzimy na oczy. Dobrze zobaczyć. Coś takiego. Coś to jest w ogóle tak, że wszystkie te tytuły rozdziałów są takie, że właściwie ciężko zrozumiałem, jak się nie znasz na tym, tak? Dlatego mówię, to jest hermetyczna taka. Dlatego szukam obrazków. Nie wiem, czy wiecie, jak w ogóle wygląda produkcja drożdży, bo może my mówimy o drożdżach, a wy nie wiecie, jak wygląda produkcja drożdży. My w latach 90. Początek lat 90. byliśmy drugą co do wielkości drożdżownią w Polsce. Produkowaliśmy jako Maszewo w ciągu roku około 10 tysięcy ton drożdży. Zapotrzebowanie kraju w tym czasie na drożdże było w granicach 46-50 tysięcy ton. Całoroczna. Załapałam się właśnie do laboratorium. U nas się zaczynał ten cały proces drożdży, nie? Że trzeba było iść zadać kadzie. One były najpierw na takich płytkach to rosło, później trzeba było przelewać do takich z jednej butli do drugiej butli. Rzędu miligramów do malutkiej kolbeczki 50 ml sześciennych pojemności, gdzie jest 20 ml podłoża, ale płynnego już w tej chwili. Drożdże tam rosły, robiło się mętne, przelewało się do następnej kolby, która miała już 150 ml, wtedy do kolby, która miała już 2 litry. Kolby 2 litry przelewało się 4 takie kolby do pojemności 150 litrów. Później 1 metr sześcienny, 3 metry sześcienne, 10 metrów sześciennych, 80 metrów sześciennych, 220 metrów sześciennych. I później ta ostatnia butla była właśnie zanoszona na produkcję, gdzie już wtedy te duże kadzie były, nie? Zaczęłam pracować na 80-tkach na kadziach. Fajnie tam było. Podobała mi się ta praca, taka ciekawa. Się próbki brało, przygotowywało się to mleczko na drożdże, nie? Które potem rurociągami płynęło na wirówki, stamtąd na prasy. Się drożdże prasowały i się je takimi szpachelkami, takie były takie, jak to powiedzieć, no taka dość spora ta prasa, ramki, na tych ramkach te drożdże i się zgarniało do pojemnika i wtedy one szły do takiego następnego pomieszczenia. Tam były lejki, tam się sypało do takich lejów i te drożdże szły tam na dół do suszarni. Kobiety tam rozgarniały na sita, do pieca suszyły. To były drożdże suszone. Drożdże nie były sprzedawane od tak sobie.
Drożdże były sprzedawane według rozdzielnika, który przychodził z Ministerstwa Rolnictwa. I w rozdzielniku byli wpisani odbiorcy i ilość drożdży, które można było im sprzedać. I nie wolno nam było sprzedać nikomu prywatnemu tych drożdży, poza rozdzielnikiem. Rozwożenie drożdży było na początku jeszcze koleją, do czasu słynnych strajków pod koniec lat 80., kiedy kolej nie jechała i drożdże nie wjechały do piekarni, trzeba było uruchomić inną produkcję, inny rodzaj transportu. Wtedy uruchomiliśmy transport samochodowy i tak już zostało. Surowce koleją przychodziły do drożdżowni, a drożdże były rozwożone samochodami. Najpierw drożdżownia miała swoje samochody, a później po prostu tych wszystkich kierowców sprywatyzowali i każdy woził na swój koszt. I drożdżownia po prostu im płaciła za to, nie? Klienci do nas dzwonili, my żeśmy organizowali, to były dostawy dwa razy w tygodniu, takie duże transporty. I taki kierowca, znaczy moja rola polegała na tym, że przyjmowałam te zamówienia, wystawiałam fakturki, przelewy i zawsze w piątek trzeba było taką wysyłkę przygotować. No to był taki stos papierów. No i trzeba było odpowiednio te trasy, jak to się najbardziej ekonomicznie je ustawiać, żebyśmy jak najmniej pieniędzy temu kierowcy trzeba było zapłacić, nie? No takie to było. Jednym z głównych problemów przy uruchomieniu tego typu przedsięwzięcia to jest jednak oczyszczanie ścieków. Drożdże produkują ścieki bardzo stężone w dużych ilościach. To jest ogólnie problem wszystkich zakładów na terenie Europy i świata tak naprawdę. I pracowałem w miejscowości Leśnice odległej o 15 km od Maszewa. I tam po prostu żeśmy ścieki rozlewali, te, które szły z drożdżowni z Maszewa, rurociągiem podziemnym do miejscowości Leśnice koło Lęborka. I tam praca polegała na tym, żeby te ścieki ze zbiornika rozpylać po łąkach, które tam były. I PGR-y później te trawy kosiły i zbierały na kiszonki. Na przełomie lat 90. a 2000 roku została zakupiona we Włoszech maszyna ACMA. Zostałem wydelegowany przez kierownika produkcji, żeby zaopiekować się tymi fachowcami, którzy zaczęli tą maszynę ustawiać w Maszewie. Pierwotnie te nasze drożdże się kleiły. To Włosi tak pokazywali. Tą masę kulową drożdży rzucali o ścianę i ona się przyklejała. A maszyna niestety była przystosowana do takich drożdży, takich bardziej pulchnych, które by się tam rozrywały, tak? W ręku nie ciągnęły jak guma. No i niestety do maszyny trzeba było przystosować. Ale po jakimś czasie dostanowiliśmy klasę tych drożdży, żeby one były właśnie takie nieciągliwe, tylko takie kruche. No to się okazało, Włosi przyjechali jeszcze raz, już te drożdże były lepsze. No i niestety, ale ta maszyna była przystosowana do tych drożdży klejących, tak? I był taki przypadek, wziął te drożdże, rzucił o ścianę, fajnie się rozpryskują. Trzeba było znowu tą maszynę jakoś tam ustawiać. Te wszystkie obroty, przekładnie, to. Ale doszliśmy do tego. Na produkcji pracowałam jako fermentacji przy kadziach. I tam właśnie miałam wypadek, miałam spalone oko, że mam 70% uszkodzenia oka. I drugi raz miałam łukiem spalone. I to samo oko. Ale to wtedy jakoś właśnie zakład miał tak. Lekarza i ktoś no tak, zajął? Tak, no po prostu pierwszy raz jak miałam, to też w Gdańsku leżałam w szpitalu, żeby na zwolnieniu nie być te 21 dni na zwolnieniu, to poszłam do pracy, siedziałam na portierni, nic nie robiłam, ale że takie były czasy, nie? No ale i za to wtedy, że po prostu to sprawa przycichła, dostałam mieszkanie, bo też nie było z mojej winy, tylko z winy zakładu. Za wypadek mieszkania. Tak jest. Pan kierownik transportu przyszedł kiedyś do mnie i pyta się, czy nie chciałabym przejść do biura, bo dziewczyny w transporcie miały rodzić. Po prostu wszystkie, tak, wszystkie tam były w ciąży. W każdym bądź razie zgodziłam się, trochę się bałam, no ale no dobra, to jakoś tam chyba dam radę, nie? Były takie przypadki z drożdżowni, że ludzie,
którzy właśnie na nas niezmiennie pracowali, no to zacierali się sobie, tu nie poszedłem na drożdżę, alkohol, gumimę tego. Drożdże zerwali, drożdże fermentowały gdzieś tam w jakimś pobożnym sobie zbiorniczku, alkohol naprodukowały, rzucali na destylację i alkohol do picia był. Kilka osób wyleciało z pracy w tym momencie, ale to już nie za moich czasów, jeszcze przed tym jak zacząłem pracować. Tak, zrobiliśmy sobie takie psikusy, stworzyliśmy taką kukłę, manekin. Taki strój ochronny dla mechanika, bo musieliśmy te ubrania ochronne ubierać od góry na dół i to żeśmy to ubierali, ludzie z nas się śmiali, wyglądacie jak ufolodzy. Zrobiliśmy coś takiego, wzięliśmy sobie tą kukłę na produkcji, ona już parę, dobra, chyba jeszcze parę miesięcy tam wisiała. Postawiliśmy wiadro, miotła, szczota, jakieś tam napisy. Czy kojarzycie ten, może taki wierszyk, który wisiał na tym, na tej kukle, która była w budynku fermentacji powieszona na powale? Kolega tak zrobił. Niemiec zbudował, Polak pracował, Francuz zrujnował. Biblioteka do 1986 roku podlegała pod drożdżownię. W 1986 roku bibliotekę przejęła gmina. Współpraca z drożdżownią trwała nadal, ponieważ drożdżownia bardzo dużo pieniędzy dawała na książki, na wyposażenie biblioteki. I naprawdę wszystko, w sumie wszystko, co działo się w Maszewie, działo się za przyczyną drożdżowni. Budowali mieszkania, szkołę wybudowali nową, później świetlicę zrobili. Boisko tam żeśmy budowali, to przy szkole, to jest to w czyje społeczne. Wszystko zakład robił w czyje społeczne. Drogę nawet do Krępichowic, do Cewic, która idzie, ten przez las, to byśmy zakład budował tą drogę. Wodociąg budowała drożdżownia, ludzie kopali sami. Kanalizację budowała drożdżownia, dawała rury, ludzie kopali sami. Było specjalne ujęcie wody do podlewania ogródków. Chodniki. Dom kultury był na utrzymaniu drożdżowni. Dzięki drożdżowni została rozbudowana szkoła. Nawet pomagali przy rozbudowie kościoła i budowie cmentarza. Maszewo wybudowało, byłem świadkiem, miałem kilka lat, lodowisko. I ono chyba troszeczkę istniało jakiś czas, bo wiem, że strażacy z maszewskiej drożdżowni pompowali wodę tam. Ja byłam przewodniczącą, znaczy komitetu rodzicielskiego, tylko dzieci poszły do szkoły do samego końca. To też żeśmy organizowali razem, wspólnie z zakładem. Różne tam choinki, nie choinki, różne do teatru, do Gdyni, żeśmy jeździli z dziećmi, do Słupska, żeby dzieci coś liznęły. Mieliśmy w Sarbinowie ośrodek czasowy i w Łebie. Ja kilkakrotnie wyjeżdżałem na kolonie w Polskę. Co roku jeździliśmy na wycieczki, to się płaciło, no grosze się płaciło. Działało w tej szkole harcerstwo, to wszystko było dzięki współfinansowaniu dla zakładu, drożdżowni. Bo te odpisy były duże, można było pieniądze na to, na te cele przeznaczać. Organizowaliśmy festyny w Maszewie, w szkole, na boisku, było bardzo, bardzo fajnie. Na stadionie były tam rzut. Piłką, rzutam pałeczką, biegi różne były. Wspominam, rzucałam pałeczką na stadionie. Także mieliśmy tutaj jak Pana Boga za piecem. Była w drożdżowni Solidarność. Były zapisy do Solidarności, bo jeszcze wtedy pracowałam w drożdżowni. Były zapisy do Solidarności, część pracowników się zapisała. Ale z tej racji, że to taki zakład lokalny, gdzieś tam zamknięte takie grono pracowników, nie było zbyt dużego echa, nie? Jak to na wsi. Każdy uciszał, no bo się każdy bał już. Strajki były tylko w tym czasie, kiedy było zamykanie drożdżowni. Wcześniej się... Ewentualnie jak była Solidarność, to były ewentualnie jakieś pogotowie strajkowe. Znaczy my mieliśmy świadomość tego, że gdybyśmy zastrajkowali, nie byłoby drożdży, nie byłoby chleba. A to już byłoby, no, niebezpieczne. W roku 89, kiedy zaczęły się już przekształcenia te takie związane z upadkiem tego poprzedniego ustroju, była kwestia, w jakiej formie ma ta,
ten zakład funkcjonować. Były tak naprawdę dwa wyjścia prawne w tym momencie. Pierwsze wyjście było takie, że państwo zdecyduje się wystawić zakład na sprzedaż dla jakiegoś prywatnego właściciela. Może być to polski, może być to zagraniczny. I on zostaje kupiony jako firma cała, marka, łącznie z pracownikami. I druga opcja była taka, że przekształcenie można było własnościowe, sprywatyzowanie tego zakładu przeprowadzić w ten sposób, że zakładało się spółkę pracowniczą, czyli udziały mieli pracownicy. I spółka pracownicza obejmowała co najmniej 51% udziałów. 49% mogło należeć do innego, prywatnego inwestora. W ramach dyrekcji zaproponowaliśmy pracownikom jednak, żeby jeśli jest ta prywatyzacja konieczna, mieli coś z tego. Niech staną się współwłaścicielami zakładu. I namawialiśmy pracowników do tego, żeby właśnie założyć tą spółkę pracowniczą i jako spółka pracownicza przejąć zakład. I to się rzeczywiście udało. Praktycznie wszyscy pracownicy obejmowali udziały w tej spółce pracowniczej. Pamiętam podpisanie aktu notarialnego w Domu Kultury w Maszewie, bo było nas tam dużo. Tu na sali na dole było zebranie i było tak, że pracownicy drożdżowni mieli większość akcji wykupione nawet. Notariusz przyjechał i chodziło o to, żeby wszystkich zgromadzić w tym momencie, te kilkadziesiąt osób i podpisać akt notarialny powołania spółki. To się rzeczywiście udało. Spółka została powołana. Objęła i dostała w tym momencie zakład od państwa jako większościowy udziałowiec. Natomiast jeśli chodzi o ten udział prywatny, został wyłoniony przez ministerstwo, chyba tam jakiś przekształceń własnościowy, było coś takiego, nie kojarzę już w tej chwili. Pan Starak. To jest właściciel firmy, dużo wielu firm, na przykład Polfa Starogard należy do pana Staraka, zakład leków. Na przykład Herbapol, Lublin. I on objął te 49% udziałów w firmie ze zobowiązaniem do określonych inwestycji i rozwoju firmy. Po objęciu zakładu przez spółkę pracowniczą i przez pana Staraka zaczęło się to, co było klasyczne w takich przypadkach i zwykle się udawało. Mianowicie ten udziałowiec prywatny miał prawo odkupienia udziałów od pracowników. Bo był taki komunikat, że od jutra czy tam za miesiąc będą skupowane te akcje. I niektórzy ludzie sprzedawali akcje i sobie tam pokupowali, tam, no co to chcieli, nie? My mieliśmy akcje, nawet już teraz nie pamiętam ile mieliśmy, ale... Miałem też, ale już nawet nie pamiętam, ile ich miałem. Ale kupowaliśmy, no później z czasem, wiadomo, za namową odpowiednich osób, że zapłacą więcej. Tam była za złotówkę, nie wiem ile, trzy razy więcej było. Dużo ludzi sprzedało, myśmy też sprzedali. Gdzieś tam człowiek czuł, że to nic dobrego nie przyniesie. Jak zaczęła się akcja ze sprzedażą tych właśnie akcji, to już wiedzieliśmy, że chyba będzie pora szukać innej pracy. Okazało się, że to była jak gdyby długofalowa polityka, która się później potwierdziła w przypadku również innych pozostałych drożdżowni. Chodziło o to, żeby kupić ten segment rynku, wejść w kontakt z dużym światowym producentem drożdży, który był zainteresowany wejściem na rynek polski i ostatecznie jakby sprzedać mu ten fragment rynku łącznie z tymi zakładami, z dużym zyskiem. Pan Starak to wszystko wykupił, miał większy pakiet udziałowy, wykupił praktycznie wszystko i sprzedał to firmie Lasevre, tak zwana jaskółka. Największym producentem drożdży na świecie. Oni się zjawili na naszym terenie. Pan Starak zawiązał spółkę z nimi, która miała się właśnie zajmować produkcją drożdży. Były takie plany, tutaj kurczę, zrobimy kombinat, tam zrobimy z piekarzami, tu oleje, tam wszystko pięknie miało być, takie bajeczki. Może tak bardziej nie z ich strony, ale bardziej z strony Staraka. Objęła ona majątek Maszewa i kierowała drożdżownią tak naprawdę do roku, już nie pamiętam, 2002 czy 2003, kiedy pan Starak w ogóle chyba sprzedał z tego udziału w całości, również Francuzom. I Francuzi stali się jedynym właścicielem w tym momencie drożdżowni.
myśmy normalnie produkowali, były plany jakieś tam rozwojowe, bo tworzyliśmy to i nagle przychodzi informacja, za 3 tygodnie zakład zamykamy, koniec, skończy się produkcja. No to był szok. To my już tak, jak to się mówi, siedzieliśmy na walizkach. Ja tam z taką koleżanką robiłem, z Ewą. Ona klucze zaniosła do prezesa i swoje manele, jak to się mówi, to co człowiek miał, to wziął i aż tak było przykro odejść i jeszcze pomyślałem, że już tam więcej niż nie wrócę, bo już, bo nie ma do czego, nie? Ciężko było. No bo wiadomo, miałam akurat wtedy, mam 4 synów, no teraz co prawda są dorośli, usamodzielnieni, ale wtedy akurat to był taki okres, że moi synowie studiowali, no i teraz raptem ja i mąż, bo mąż też mój pracował, no straciliśmy pracę, nie? Jeden i drugi. Także to był taki ogromny cios. Tak, drożdżownia jako LaSalle Corporation została zamknięta przez Francuzów w roku 2004 na jesieni. Pracownicy zostali produkcyjni i ci większości technicznie zwolnieni z pracy. Ostał się tylko w części zarząd i biuro sprzedaży. LaSalle, no to oni byli właścicielami tego wszystkiego, więc po prostu były tam różne rzeczy już zabierane, żeby po prostu ta drożdżownia nie powstała drugi raz. Bo oni po prostu zakładali, że my nie będziemy w stanie uruchomić tej produkcji drożdży. I się przeliczyli. Po pierwszym zamknięciu przez Francuzów drożdżowni... Jako ze strony związku byliśmy na Słupsku w zarządzie i nam zasugerowano, zróbcie spółkę pracowniczą. W roku 2005 z mojej inicjatywy tak naprawdę powołana została spółka pracownicza z pracowników, którzy... Spółka, nie pracownicza, tylko spółka z pracowników, którzy chcieli się ewentualnie zaangażować w to, żeby ten majątek, który został po drożdżowni, był wykorzystany i można było coś tam produkować i robić. Wiadomo, trzeba jakieś pieniądze w to włożyć, jakiś zarząd wybrać. Macie dobrą bazę produkcyjną, jesteście sławni praktycznie na całą Polskę, przynajmniej na północną Polskę. Najpierw była tam taka prywatna właśnie Madra. Maszewo i Draże. Ludzie ze swoich pieniędzy utworzyli tą Madrę i tam były produkowane cukierki. Ale ja wtedy tam nie pracowałam i po jakimś czasie, nie wiem kiedy powstała i jakby to się odrodziła. No i na nowo żeśmy otworzyli tą drożdżownię. Na początku to były drożdże piekarskie, prasowane. Później doszła produkcja drożdży piekarskich suszonych. Były też produkowane drożdże gorzelnicze i winiarskie. No ja nie wiem ile osób, może 20 osób pracowało. A to w tym już pani brała? Ale to brałam w tym udział. Właśnie byłam na pakowni, nawet się nauczyłam pakować drożdże. No i później też wróciłam z powrotem do laboratorium, nie? No ale jak mówię, dzięki temu, że Francuzi praktycznie uciekli, zostawiając wszystko prawie nienaruszone, byliśmy w stanie to ponownie uruchomić. Tu było dość sporo, jeszcze ludzi zostało młodych takich, którzy jeszcze do emerytury mieli troszeczkę czasu, więc oni zostali, nie? No i fajnie. No ja byłam zadowolona, że ta drożdżownia dalej tam szła. Produkcję swoją kontynuowała do roku 2017. Z wieloma problemami, które były stwarzane przez firmę LaSalle. Duży zawsze może więcej, jak to mówią, nie? Między innymi chodziło o sprawę kolektora, oczyszczenia ścieków, własności od poszczególnych obiektów. To toczyły się różne sprawy sądowe, nawet w tej kwestii. Właściciel, który był większością udziałowcem, zdecydował się na sprzedaż drożdżowni dla firmy LaSalle. W tym czasie ja już nie pracowałem. Wtedy wszystko wycięli tam ze środka, nie? Żadnej kadzi nie zostało ani nic, żeby już znowu, że może komuś nie przyszło do głowy, żeby to otworzyć. Temat został jakby ostatecznie załatwiony w tym momencie. I to się nie nazywało zamknięcie, tylko wstrzymanie produkcji. I takie dostaliśmy wypowiedzenia, że po prostu nawet żeśmy nie dostali po tym ani koroniówki, ani nic, bo po prostu to nie było zamknięcie zakładu, tylko wstrzymanie produkcji, nie? To była moja pierwsza praca. Dużo mi tej satysfakcji dało, dużo ludzi poznałam. Byłam zadowolona, byłam bardzo szczęśliwa, zadowolona, bo kręciło się coś się działo, ale jak to już potem
zlikwidowali, to już było smutnie. Smutnie było. No ale no cóż, świat się nie kończy, tylko na tym trzeba żyć do przodu. I tak patrzę, nawet idąc teraz, nawet nie patrzę na ten zakład. Szkoda mi tego jest, co tam się robi. Wszystko poszło. Wszystkie budynki zostały rozdysponowane. Żaden nie został zburzony tak naprawdę do końca. Wszystkie funkcjonują. Co, warsztat ten samochodowy tam jest? Tartak, który produkuje palety. Budynek główny fermentacji w tej chwili jest we władaniu człowieka, który ma firmę zajmującą się naprawą solariów. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Cewice i dla Maszewa jest terenem przemysłowym. Tam są w tej chwili różnego typu działalności gospodarcze. Gdybyśmy my mieli te doświadczenia, które mamy w tej chwili, wiedzieli, jak to wyglądało w przypadku innych krajów w zachodniej Europie, w momencie, kiedy tam te przekształcenia zachodziły, to pewnie też byśmy inaczej to może pokierowali. W tej chwili, tak jak patrzę na ten zakład, tak jakby mój dom się mi rozwalił. Drożdżownia to, w moim przypadku, to wszystko. To jest miejscowość, to jest mój dom, to jest okolica, to są znajomi, to są rodziny, to jest wszystko. Nie ma już teraz takiego klimatu wśród ludzi przede wszystkim, jaki był za czasów drożdżowych. Gdy zatrudniłam się tutaj w bibliotece, trafiła w moje ręce kronika, przepiękna kronika, historia drożdżowni w Maszewie. Kronika się kończy w roku 1970. Próbowałam ustalić, czy była dalej prowadzona jakaś kronika. Z tego, co mi się udało dowiedzieć od mieszkańców, była kronika dalsza, ale co się z nią stało, jakie są jej losy, tego nie wiemy. Dlatego najcenniejszym dla mnie źródłem na ten moment są wspomnienia mieszkańców.